Dzisiaj przedstawię Wam 4 absurdalne skany w CSGO. Jak dobrze wiecie, takich skanów jest bardzo wiele, więc jeśli chcecie kontynuację tej serii, to zostawcie pod tym odcinkiem łapkę w górę. Pierwszym skanem jest wallbang na nowej mapie Nuke. Podczas uznania z Feniksa z outside'u na skrzyżowaniu jest gruba ściana. Mogłoby się zdawać, że owej ściany nie da się przeskanować. Jeśli tak myśleliście, to byliście w grubym błędzie. Ścianę da się znakomicie przeskanować osobę z wentów. Wallbang jest zrobiony przez naprawdę grubą ścianę, jak i szkło, które z drugiej strony nie da się przeskanować. Kolejny, czyli drugi skan, znajduje się na nowej mapie Inferno. Nowa mapa Inferno jest od niedawna, a jak dla mnie, ten skan jest bardziej fajny niż absurdalny. Chciałem Wam go zaprezentować. Otóż, aby zrobić ten skan, trzeba wykonać dość trudny skok lub poprosić kogoś, aby Cię zboostował. Skan bardzo fajnie zabija Azteka obok balkonu, jest on w miarę prosty. Trzeci skan, który możemy znaleźć, znajduje się na mapie Train. Moim zdaniem jest on jednym z największych absurdów, ponieważ oby skan przechodzi przez parę ścian. Otóż wallbang przechodzi przez ściany z drewnianych płyt, jak i normalnych ścian. Jak dla mnie jest to absurdalny skan, ponieważ aby kula przeszła przez parę ścian i normalnie zabiła, jest niemożliwe. Wallbang możemy wykonać na mapie Train i na miejscówce Esce. Kierujcie się tym, co robią na tym filmie. Ostatni, czyli czwarty wallbang, jest też z mapy Train. Jest on podobny do skanu z poprzedniego podpunktu, ponieważ skanuje on identyczne miejsce. Jest to już koniec odcinka, więc nie zapomnij zostawić pozytywnej oceny pod filmem, jak i komentarz. Na dodatek, jeśli jesteś nowy, to zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco z moimi produkcjami.